Suwerenna Polska dała takie propozycje legislacyjne, jak wspieranie takich organizacji, takich jak m.in. Związek Podhalan w Polsce. Bo chodzi o to, żeby osoby, które bardzo mocno wspierają tą historię, tradycję i kulturę, żeby one mogły funkcjonować w Rzeczypospolitej Polskiej jak najlepiej. I to jest dla nas bardzo istotne i bardzo ważne, Szanowni Państwo. Dziękujemy. Czy są jakieś pytania Państwa? Witamy bardzo serdecznie Panią poseł. Dzień dobry. Witam. Słyszałam tutaj nieciekawe informacje na mój temat i chciałam to sprostować. Znamy się, oczywiście, że się znamy, ale znamy się od takiej strony odwrotnej. Tak jak Pani mówiła na mój temat, że ja krzyczałam z mównicy, to proszę mi to pokazać, kiedy krzyczałam. A Pani właśnie krzyczała. Chyba Pani mówiła o sobie. Więc pomyłka pani zaszła duża. Proszę się nie włączać. A poza tym chciałam powiedzieć, że powiedziałam prawdę. Bo proszę mi powiedzieć, drodzy Państwo, stojąca tu Beatka Białowąs, którą osobiście lubię, czy ona jest góralką? Jest góralką ze Sosnowca i ma niebieską sukienkę, czerwone korale, kierpce, ale wcale nie jesteś rodowitą góralką, Beatko. I proszę to powiedzieć. I proszę nie mówić tutaj takich rzeczy, bo nie znoszę tych kłamstw takich i podszywania się pod korzenie, bo tego się nie robi. Trzeba być. Gdzie jest to prawo, gdzie jest ta sprawiedliwość z Waszej strony? Cały czas mówicie o tym, że jesteście prawi, że jesteście sprawiedliwi, ale ja tego nie widzę. A górale, moi drodzy górale, wstydzę się za Was. A się dołączasz zawsze do nas. Szanowni Państwo, jeśli możemy, to ja się...